Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam we wtorek, 13 listopada. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu, oddając cześć niepodległej, sami uszyli flagi i udekorowali nimi swój ośrodek. Rocznica Dnia Odzyskania przez Polskę Niepodległości obchodzona jest w placówce rok rocznie jako działanie kształtujące u wychowanków postawy patriotyczne. Jednak w tym roku chcieliśmy uczcić tę rocznicę w sposób szczególny, ponieważ jest to setna rocznica. Dlatego też postanowiliśmy inaczej niż co roku, zamiast kupować gotowe flagi, to tylko zakupić materiał, aby wychowankowie wspólnie z pracownikami uszyli te flagi. Wówczas też narodził się pomysł uszycia flagi nieco większej. I tak powstały 33 flagi mniejsze i jedna o wymiarach 3 metry na 8 metrów. Ponadto również inaczej niż co roku, nie w formie akademii czy wieczornicy, ale w postaci urodzin niepodległej, będziemy świętować ten szczególny dzień. Będą urodzinowe czapeczki, wspomnienia lat minionych, śpiewy, a także urodzinowy tort. Nasi wychowankowie chcieli również włączyć się w obchody tego dnia w społeczność lokalną. Dlatego na zajęciach wychowawczych przygotowali 100 kotylionów oraz kokardy narodowe, które to przypną dzisiaj uczestnikom odbywającego się w Walimiu Marszu Niepodległości. Dodatkowo na zajęciach plastycznych realizowanych w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską uczestnicy wykonali kontur Polski techniką Street Art. Klub Przyjaciół Biblioteki działający w placówce zorganizował konkurs plastyczny oraz konkurs poezji patriotycznej. Wychowankowie przygotowali również liczne gazetki o tematyce niepodległościowej. Wczoraj o godzinie 11.11 przyłączyliśmy się do bicia rekordu odśpiewania hymnu państwowego. Śpiewali go wszyscy obecni w placówce, wychowankowie oraz pracownicy. Dlatego dzisiaj chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby obchody tej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miały szczególny charakter. Zgodnie z deklaracją złożoną przez prezesa spółki Komunalnik, załoga bazy w Boguszowie Gorcach od piątku do soboty porządkowała teren wokół bazy. Panie dyrektorze, no zgodnie z obietnicą tutaj właściciela firmy widzę, że przystąpiliście do działania i sprzątacie teren. Tak. Przystąpiliśmy do szybkich prac sprzątających. Przestało wiać i po prostu staramy się to jak szybko załagodzić i wyprostować całą sprawę. Wszystko zostanie posprzątane do jutrzejszego dnia, wygrabione i wszystkie worki z drzew zostaną pozbierane, wyczyszczone zgodnie z obietnicą prezesa. Pod pomnikiem niepodległości w dzielnicy Podzamcze odsłonięto tablicę upamiętniającą setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciebie!
spotykamy się dzisiaj w przeddzień Wielkiego Święta Narodowego, w przeddzień stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W imieniu organizatorów Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze i Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze mam zaszczyt powitać wszystkich zebranych na tej uroczystości. Pokolenia przyszłe wiedziały, że taka uroczystość miała kiedyś miejsce. Szczególnie zwracam się tutaj do młodzieży, która tak licznie przybyła, żeby pamiętali o tym, że odzyskanie niepodległości jest bardzo ważną rzeczą. To wszystko w części informacyjnej dzisiejszego Teledziennika. Tuż po nim zapraszam Państwa na dłuższą relację z drugiej wałbrzyskiej gali pieśni patriotycznej, która odbyła się w Akwazdroju, a także na relację z koncertu dla niepodległej w Kamiennej Górze. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.